Witam w audycji, witam w magazynie gminy Suwałki, a jest z nami pan Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia 5, witam pana redaktora. A na łączach jest pan Sylwester Gazda, lider zespołu Power Play. Dzień dobry panu. Witam, dzień dobry, witam wszystkich państwa, witam, fajnie was słychać. A pytania zadaje Artur Parafinowicz, a obecność pana Sylwestra to pokłosie tego, że niebawem gminne dożynki w Żylinach 14 sierpnia za kilka dni, a pan Sylwester będzie gwiazdą wieczoru, Power Play będzie gwiazdą wieczoru tej imprezy. Oczywiście. Tak, bardzo. No może tylko bardzo miło za zaproszenie, dziękujemy serdecznie. Tak, oddaję głos panu wójtowi. Tak na samym początku chciałem wszystkich słuchaczy zaprosić na dożynki gminne, które odbędą się 14 sierpnia w parafii w Żylinach przy kościele, czy mszę świętą rozpoczynamy w kościele, a później na placu kościelnym dalsze obchody naszych dożynek. No i jak zawsze wiele zespołów będzie na scenie, między innymi gwiazdą wieczoru, i od tego tutaj rozpocznę swoją wypowiedź, będzie właśnie Power Play, i tu mamy na linii właśnie pana Sylwestra, który no też od siebie, ja chciałem ze swojej strony zaprosić, a pan Sylwester chciał od siebie zaprosić na to szczególne jak gdyby wydarzenie, bo to też jest no, zespół bardzo znany i cieszymy się, że będziemy gościli tutaj na swojej scenie no taki wybitny zespół. Co usłyszymy, panie Sylwestrze? Witam serdecznie ponownie, teraz już właśnie postaram się zapędzić, nie chodzi nikomu zdanie. Tak, po pierwsze właśnie, serdecznie dziękujemy za zaproszenie, że pomyśleliście, szanowni państwo, o nas. Postaramy się z całych sił sprostać temu szczytnemu celowi i temu pięknemu wydarzeniu. Usłyszymy wszystkie najważniejsze przeboje nasze, i te starsze, i te nowsze. Zawsze jesteśmy na scenie, dajemy z siebie 100%, a może nawet i więcej. Także tylko jeszcze oczywiście chciałbym wszystkich państwa, którzy teraz słuchają, zaprosić, bo warto z nami być, warto być blisko sceny, bo tam, gdzie występujemy, zawsze przywozimy dużo niespodzianek od nas, dużo atletów zespołu. Wystarczy tylko głośno śpiewać i na pewno ktoś będzie usatysfakcjonowany. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam i jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie. Pomyśleliście właśnie o nas, o zespole Power Play. Chcieliśmy pana Sylwestra zaprosić tu osobiście, ale pan ma do nas kawałek, tak? Tak, tak. My jesteśmy z Zamościa, także cały ten wschód musimy na górę przejechać. Ale paradoks jest taki, że dzień wcześniej występujemy w drugim końcu Polski, za Zieloną Górą, i z Zielonej Góry jedziemy do was pod Suwałki. Także ja, ale jestem bardzo miło. Mamy dużo znajomych w Suwałkach. Mamy też dużo fanów w Suwałkach, które też, jeżeli mnie teraz słuchają, serdecznie zapraszamy. Na to znajdziemy czas i przed koncertem, i po koncercie, żeby chwilkę pobyć z wami i w ogóle z wszystkimi, kto będzie chciał z nami słowko zamienić. Fotę strzelić, kolokwialnie mówiąc, serdecznie zapraszamy. Czyli dzisiaj przez telefon, w niedzielę, na żywo. Dziękujemy tak panu Sylwestrowi, dziękujemy za połączenie i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki piękne, wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy. No i tak już nawiązując do dożynkom, no to jest, jakby zaczęliśmy troszeczkę od końca, że to będzie gwiazda zespołu już jakby wieczoru na zakończenie dożynek, ale w międzyczasie od samego początku będziemy chcieli pokazać nasze zespoły, zespoły gminne. No zaczynamy ludowo od naszego zespołu Wigranie, później będzie zespół Bagatela, zespół Sonus, zespół Ancekamance, to już jakby młodzież, dzieci wystąpią też dzieci na akordeonie, które w naszym ośrodku uczestnictwa kultury no, uczą się grać na akordeonie, już nie uczą, już nauczyli się nawet, także swój kurszt będą mogli właśnie pokazać na dożynkach. Będzie też teatr Zamaniony, nasz też oczywiście gminny teatr, i to są jakby takie występy na scenie. Oprócz tego, no to jak to tradycja każe, będzie wieniec dożynkowy, będą też nagrody za wieńce dożynkowe, chcemy wprowadzić tak jakby od tych dożynek, żeby nasze miejscowości szły w takim jakby korowodzie, w pochodzie, i żeby mieszkańcy też no, poszli razem z nami, tak naokoło po prostu sceny, żeby przejść po tym placu. Także będziemy mieli kilka reprezentantów poszczególnych miejscowości. No, oprócz tego chcemy też jakby wzbogacić tą ofertę
naszych dożynek o różnego rodzaju konkursy. Konkursy dla mieszkańców, konkursy rywalizacyjne pomiędzy miejscowościami, konkursy no, dla wszystkich, którzy będą. No oczywiście pamiętamy też o dzieciach. Dla dzieci będzie też wiele atrakcji. Będą dmuchance, będą zabawy, będą różnego rodzaju gry, konkursy. Także myślę, że dla każdego coś miłego. Zapraszam serdecznie. Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 14, no i tak do 22, a jak dobrze pójdzie, to jeszcze i dłużej. Będziemy się bawili w Żylinach, przy kościele, właśnie w Żylinach i wszystkich serdecznie zapraszam. Tyle na temat dożynek. Przypominamy właśnie Żyliny. Przywykliśmy do Przybrodu. W tym roku zmiana. Jak jeszcze imprezy letnie czekają mieszkańców gminy Suwałki? No, już wakacje są, można powiedzieć, w połowie. W Starym Folwarku chcemy jeszcze mieć wydarzenie, tak zwane szanty i też na placu spotkać się z zespołami. I to będzie pod koniec sierpnia, ostatni weekend sierpnia. 13 mamy też regaty o Puchar Wójta, czyli tutaj na Jeziorze Wigry zobaczymy wiele żaglówek. Też kończymy te szanty koncertem na scenie Starym Folwarku. Także też na te wydarzenia serdecznie zapraszam. No i oprócz tego, to już jakby już po sezonie, no to po sezonie już tym letnim, turystycznym, no to będą nas czekały różnego rodzaju jeszcze takie mniejsze imprezy w Ośrodku Kultury w Krzywym, gdzie no tam na pewno będziemy spotykali się, czy chociażby na 11 listopada, czy też z innych jakby takich uroczystości, czy też niekoniecznie, tak jak zawsze co roku na różne rodzaju takie spotkania z mieszkańcami, czy też z różnymi ludźmi, którzy chcieliby no, podzielić się swoim doświadczeniem i zaciekawić, zainteresować mieszkańców. Jeżeli chodzi o jeziora, wspomniane tu regaty, niedawno pojawił się komunikat o Sinicach na plaży w Starym Folwarku, tam gdzie gmina razem z PTTK-iem zapewniła ratownika. Są utrudnienia, jeśli chodzi o plaże, o kąpieliska w tym roku? No w tym roku jakoś tak nieszczęśliwie, bo chcieliśmy mieć dwa kąpieliska na samym początku, strzeżone przez ratowników. W tej chwili mamy jedno takie kąpielisko w PTTK-u, bo na Jeziorze Czarnym miejscowości Krzywe, no niestety nie znaleźliśmy ratowników chętnych ludzi do pracy i w tej chwili jest to plaża niestrzeżona. Miałem nadzieję, że jeszcze może na miesiąc sierpień znajdziemy chętnych, którzy chcieliby pracować, ale nie znaleźliśmy. No i pewnie już do końca wakacji już raczej chyba nie znajdziemy. A mamy chronioną plażę właśnie przez ratowników w PTTK-u wspólnie z PTTK-iem. Po prostu my finansujemy jednego ratownika, drugiego ratownika finansuje PTTK-a. I tam ratownicy są, aczkolwiek no niestety ta Sienica zamknęła tą plażę, czyli możliwość kąpieli w tej chwili. No czekamy na to, żeby ta woda się oczyściła, żebyśmy mogli wrócić dalej do tego miejsca, gdzie ludzie będą mogli korzystać z wody. No ale na chwilę obecną no, jest taka przerwa. No niestety to już siła wyższa jest niezawiniona przez nas. No przyroda ma swoje prawa, no i musimy odczekać chwilę, żeby nadal można było wrócić na wodę. No już się nie możemy doczekać, kiedy to już jakby te plaże będą mogła funkcjonować właściwie. Jest szansa, że Sinic nie będzie w Gawrychrudzie niebawem, a będą pomosty. Tak, tak. My wzbogacamy, utrakcyjniamy nasze jeziora poprzez budowę nowych pomostów, głównie pomostów pływających. One są trwałe i no chciałbym, żeby niemalże na każdym jeziorze był pomost, gdzie mieszkańcy mogliby korzystać, mieszkańcy, turyści, znajomi, którzy przyjeżdżają, mogli korzystać właśnie z tej infrastruktury. W tym roku w Osowej już powstało bardzo ładne miejsce do kąpieli z pomostem, z wiatką, z parkingiem i tam już rzeczywiście ludzie chętnie z tego korzystają. No co prawda przysporzyło nam to trochę więcej problemów, bo się zaczęło tam dużo śmieci się pojawiać, także nie wiadomo skąd i to tak naprawdę dosyć, można powiedzieć, brutalnie, bo tych śmieci było, oprócz tego, że są śmietniczki, to było po prostu porzucanych na plaży i tutaj musimy jak gdyby tutaj zadbać, no w najbliższym czasie po prostu tam okomorujemy ten teren.
czy fotopłapki powiesimy i będziemy próbowali na tym zapanować, żeby tam wprowadzić pewien taki ład. Myślę, że to się uspokoi, normalnie będzie. W Gawrychrudzie chcieliśmy, żeby pomosty powstały na jeziorze Wigry na sezon, ale niestety poprzez procedury przetargowe, które musieliśmy powtórzyć i też z racji tego, że dostępność pewnych materiałów też nam wydłużyła proces budowlany, bardziej może dla wykonawcy niż dla nas. I te pomosty powstaną jeszcze w sierpniu. Będą to dwa nowe pomosty tutaj przy pensjonacie restauracji u Jawora. Tam będą dwa nowe pomosty dla tej części mieszkańców, tej części gminy na tym jeziorze, bo tam jest taka potrzeba. Tam są pomosty w tej chwili dwa drewniane. Jeden już jest zamknięty, w części nawet rozebrany. Drugi taki wyremontowany, ale też no, nie wygląda to ładnie. Ale będą ładne dwa miejsca, dwa pomosty przyjazne dla kąpiących się, dla turystów, dla naszych mieszkańców. I chyba taki apel do korzystających o uszanowanie tych miejsc, tak? No tak, my tak naprawdę no, wydajemy środki finansowe, dbamy o te miejsca. Nas to jest to dosyć absorbujące często, bo musimy pewne siły, środki przeznaczyć na to, żeby ten porządek tam utrzymać. No niestety są dewastacje, chociażby tak jak w Okuniowcu nad jeziorem, to są jakieś tam z przebieralni drzwi są oberwane, to mamy taką altanę, wiatr taką z grillem, no to drzwiczki od tego grilla się tam ktoś tam wyrwał. No mamy tych problemów tego rodzaju, no chyba nie da się ustrzec, aczkolwiek no, minimalizujemy to. No chociażby w Małej Hucie mamy teren ogrodzony, skamerowany, i tam jest rzeczywiście jest porządek, jest bardzo piękne miejsce do kąpieli i piłka, boisko do piłki siatkowej i inne jakby takie do gier możliwości są, stół czy do tenisa. No są jakby takie, infrastruktura turystyczna jest bardzo rozbudowana i są kamery i tam jest spokój i chyba to jest właśnie przykład, że trzeba po prostu będzie wszystko zmonitorować i wtedy będzie porządek. Dzieje się na drogach gminy Suwałki, to co mi na przykład rzuciło się w oczy, to remont na skrócie do klasztoru wigierskiego, kiedy jedziemy drogą w kierunku Sejn, możemy skręcić w taką żwirówkę i już w Magdalenowie wyjeżdżamy, a tam się sporo dzieje. W tym roku no, te roboty budowlane są przez cały rok. W części roku mniejsze, w drugiej części większe. Zakończyliśmy przebudowę drogi Korkliny, Korobiec, Kuku, Folwark. W tej chwili prace trwają na tej drodze, co pan redaktor właśnie wspomniał, czyli w Magdalenowie. To jest tam krótki odcinek drogi łączącej drogę powiatową z Magdalenowa na Wigry. Ta droga już w tej chwili jest remontowana. Kolejna droga remontowana jest z miejscowości Leszczewek. Droga łącząca drogę wojewódzką z miejscowością właśnie Stary Folwark. Tam przebudujemy drogę wraz z ciągiem rowerowo-pieszym dla potrzeby osób poruszających się szczególnie na rowerach. W chwili obecnej prace trwają na drodze Mała Huta Krzywe. Też mamy tam taki odcinek drogi żwirowej powybijanej i ciężko by nam to utrzymać w właściwym stanie, ale w końcu już ją asfaltujemy i będzie to już też ładna droga. Droga w Dubowie II będzie też za chwilę przebudowana, już co wykonawca co prawda wszedł na teren budowy, aczkolwiek jeszcze jakby prac budowlanych nie rozpoczął, ale za chwilę rozpocznie. Kończymy przebudowę części drogi w Płucicznie. W Płucicznie Tartak, tam mamy już jakby roboty, można powiedzieć, zakończone. Zakończyliśmy też przebudowę chodnika w miejscowości Zielone Kamedulskie. Jeszcze nas czeka w tym roku, czekają przetargi, jeśli chodzi o drogi, to droga na Płucicznie Osiedle w piątek, bądź w przyszłym tygodniu na początku zostanie przetarg ogłoszony i będziemy musieli jeszcze ogłosić w tym roku drogę w Białej Wodzie do przebudowy i pracujemy nad dokumentacją, żeby inne kolejne drogi móc za chwilę przebudowywać, a chcemy tych dróg przebudować jeszcze kilka i jeszcze w tym roku będziemy ogłaszali przetarg w formule zaprojektuj, wybuduj na chociażby przebudowę drogi w Gawrychrudzie, na przebudowę drogi w miejscowości Krzywe,
i sporządzenie dokumentacji na drogę Kropiwne Nowe Wasilczyki, jak też na drogę, gdzie już dokumentację mamy i przetarg ogłosimy, chcemy, żeby w tym roku ten przetarg ogłosić, na drogę w Trówce Starej. Także jeszcze tych dróg wiele mamy do zrobienia, a jeszcze więcej w przyszłych, kolejnych latach będziemy chcieli oczywiście zrealizować. A jak jesteśmy już przy inwestycjach, to w chwili obecnej też trwa przebudowa, znaczy budowa w zasadzie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pucisno-Tartak, bo tam mamy taką sytuację, gdyż syndyk sprzedał nieruchomości, bo byłem w Tartaku, tam są już nowe domy, które się już wybudowały, inne się budują, no i musimy doprowadzić infrastrukturę techniczną do tych budynków, żeby mogli właściciele się wprowadzić do tych budynków, mogli odebrać te budynki, no oczywiście je użytkować. To tych inwestycji jeszcze jest wiele przed nami. Kończąc, wracamy do zaproszenia na Dożynki w Żylinach, niedziela, godzina 14. Zapraszam serdecznie. Gwiazdą wieczoru Powerplay zapraszał pan Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki. Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Dziękujemy państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.